narodziłeś się na nowo, jeżeli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, jeżeli nie upamiętałeś się ze swoich grzechów i nie wyznałeś Go swoim Panem i Zbawicielem, to jesteś taki sam jak Putin. Nie ma między Tobą a Putinem żadnej różnicy. Wiesz dlaczego? Dlatego, że Twoim grzechem jest to, że nie idziesz z Bogiem. Twoim grzechem jest to, że jesteś niezależny od Boga. To jest jedyny grzech, za który się idzie do piekła. Nie morderstwo, nie kłamstwo, nie kradzież. Twoim grzechem jest to, że żyjesz w niezależności od Boga. Tak samo jak Putin żyje w niezależności od Boga. I jest oferta. Możesz się upamiętać. Możesz przyjść do Boga, ukorzyć się przed Nim. Możesz zaufać Mu z całego serca, nie polegając na swoim rozumie i mieć życie wieczne. Jeżeli zaufasz Jezusowi tak naprawdę z całego serca, jeżeli się ukorzysz przed Nim, jeżeli uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, to będziesz zbawiony. Jeśli Putin to zrobi, też będzie zbawiony. Tyle Ci powiem. Jeżeli Putin się upamięta i wyzna Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, będzie zbawiony i pójdzie do nieba. A jeżeli Ty tego nie zrobisz, pójdziesz do piekła. Do nieba trafia się tylko przez krew Chrystusa i nie w inny sposób. Do nieba trafisz tylko, jeśli uznasz, że potrzebujesz Zbawiciela i wyznasz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. To jest jedyna możliwość, żeby pójść do nieba. Nikt inny Ci nie pomoże, nikt inny Cię nie wybawi. Tylko Jezus, jeżeli tego zapragniesz i Go o to poprosisz. Nie lekceważ tych słów, bo to jest bardzo dobra rada. To, co słyszysz tutaj teraz, to jest bezcenna rada. To jest rada. Bóg Cię kocha. Ale wiecie, co Słowo Boże mówi? Że Bóg chce, by każdy człowiek był zbawiony i by każdy doszedł do poznania prawdy. Prawdą jest Jezus. Prawdą jest Jezus. Jeżeli nie poznasz Jezusa, to nie poznasz prawdy i nie będziesz zbawiony. Ale jeżeli tego pragniesz, to powiem Ci, co możesz zrobić. Co potrzebujesz zrobić. Potrzebujesz się ukorzyć, bo pyszni ludzie idą na zatracenie. Pyszny człowiek nie może być zbawiony, bo do Boga przychodzi się przez to, że człowiek się przed Nim ukorzy. Więc potrzebujesz się ukorzyć i uznać, że Go potrzebujesz. Że potrzebujesz Zbawiciela. Potrzebujesz uwierzyć w zastępczą śmierć Chrystusa. Ty powinieneś zginąć, a On dał się ukrzyżować za Ciebie, byś Ty nie musiał ginąć. I potrzebujesz uwierzyć w Jego zmartwychwstanie i uczynić Go swoim Panem i Zbawicielem. Powiedzieć Mu: Jezus, przepraszam, że żyłem bez Ciebie, bądź moim Panem i Zbawicielem. Jeśli to zrobisz, będziesz zbawiony. Prosta sprawa, to się załatwia w 5 sekund. Tylko to musi popłynąć z serca. To musi być wiara z serca. Musisz uwolnić to z serca, szczerze. I nie chodzi o Twoje możliwości, tylko o Chrystusa w Tobie. Jeśli Go dopuścisz do siebie. Jeśli Go wpuścisz do swojego wnętrza. Chrystus wraca na tę ziemię. Wraca już niedługo. Ja nie wiem, ile jeszcze czasu to zajmie, ale to już nie będzie długo. Przygotuj się, nie masz czasu. Bo może jutro nie będziesz żył. Może za godzinę nie będziesz żyć, jak się potrąci samochód. Ja Ci życzę jak najlepiej żyć. Żyj jeszcze 50 lat. Żyj sobie 60 lat szczęśliwie. Ale nie wiesz, czy będziesz jutro żyć. Tak jak ja tego nie wiem. Tylko, że jestem zbawiona. Ja sobie mogę pozwolić na to, żeby nie wiedzieć. Bo jestem zbawiona, znam Jezusa. A Ty znasz? Chrystus wraca.